Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podsumowanie tegorocznych inwestycji w regionie siedleckim. Sprawdziliśmy też, co nowego powstało w regionie radomskim. Psycholodzy alarmują. W Polsce aż 630 tysięcy dzieci potrzebuje stałego wsparcia specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Statystyki dotyczące prób samobójczych niepokoją. Według danych w ubiegłym roku ponad 2 tysiące dzieci i nastolatków próbowało odebrać sobie życie, w tym co 13 z województwa mazowieckiego. Rośnie liczba zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Depresja, stany lękowe, bezsenność to tylko niektóre z chorób, które dotykają najmłodszych. Według badań od stycznia 2019 roku do października 2023 roku łączne spożycie antydepresantów, leków uspokajających i nasennych w tej grupie wzrosło o 220%. Samorząd województwa mazowieckiego w trosce o zdrowie dzieci i dorosłych zorganizował konferencję naukową, gdzie specjaliści i lekarze dyskutowali o tym, jak radzić sobie z kryzysem psychicznym i gdzie szukać pomocy. Chcemy zwrócić uwagę, jak ważna jest pomoc środowiskowa, wsparcie na poziomie tam, gdzie pacjent przebywa, jest istotne. Okazuje się, że czas pandemii, kiedy byliśmy pozamykani w domach, kiedy te relacje społeczne były zakłócone, po prostu wywarł niesamowite skutki, jeśli chodzi o nasz dobrostan psychiczny. Niecałe 4% pacjentów w Polsce, to jest ponad 1 200 000 osób, cierpi na zaburzenia depresyjne. Natomiast więcej zdecydowanie, bo ponad 16% to są osoby, które cierpią na różnego typu zaburzenia lękowe. Stan profilaktyki i dostępność specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego jest w Polsce dramatyczny. Samorząd Mazowsza, chcąc wyjść naprzeciw temu problemowi, przeznaczył prawie 188,5 miliona złotych na rozbudowę Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Innowacyjność tego projektu będzie polegała na tym, że powstanie tam pododdział dla dzieci malutkich, niemowląt wraz z rodzicami. To będzie też bardzo nowoczesne centrum edukacyjne. Ten cały kompleks będzie służył przede wszystkim dobrej, profesjonalnej diagnostyce, leczeniu, ale też dobrej, mądrej terapii. Przykrą codziennością psychiatrii dzieci i młodzieży jest to, że niejednokrotnie karetki z potrzebującymi dziećmi i młodzieżą potrafią kursować po całym Mazowszu, szukając wolnego miejsca szpitalnego dla dziecka w potrzebie. To sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania. W nowym budynku znajdą się oddział rodzica z dzieckiem, psychiatryczny oddział dziecięcy, gabinety terapeutyczne oraz kawiarnia z salą terapii zajęciowej. Komfortowe pokoje zyska także przyszpitalna szkoła. Od czasu pandemii mamy podwójne obłożenie i to jest nie tylko u nas, ale w całej Polsce obraz, że na 35 łóżkach mamy 70 osób, jeżeli chodzi o młodzieżowy oddział, a na 22 łóżkach dziecięcych mamy 40 do 50 osób. Także wszystkie oddziały są cały czas przepełnione. Problem polega głównie na tym, że właściwie my jesteśmy gotowi, z wyjątkiem tego, żeby zaakceptował to Narodowy Fundusz Zdrowia. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie możemy wystartować z tą pracą w poszerzonym aspekcie, tym bardziej, że ośrodków diagnozy oraz ośrodków, które mogłyby w szerszym aspekcie diagnozować i pomagać niemowlętom, małym dzieci, nie ma w Polsce. Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania związane z poprawą zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców województwa. W latach 2021-2023 przeznaczył blisko 4 miliony złotych na wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Uruchomił także pilotażowy program, w ramach którego przeznaczył 5 milionów złotych na utworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie całego województwa, które pomagają młodym ludziom zagrożonym kryzysem psychicznym i uzależnieniami. Całość działań wpisuje się w prowadzony od lat program pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie regionu siedleckiego tylko w tym roku zrealizowano 789 inwestycji. Ponad 292 miliony złotych władze województwa przeznaczyły na modernizację i budowę dróg, obiektów sportowych czy rozbudowę szkół i szpitali.
Pamiętamy o tym, żeby jak najmocniej wspierać samorządy lokalne, ale nie tylko, bo i staramy się wspierać również organizacje pozarządowe, bo wiemy, że na Mazowszu bardzo są ważne te organizacje i chcemy, żeby czuły się też, że my widzimy ich potencjał. Blisko 48 milionów złotych pochłonęły inwestycje w placówkach medycznych. Pieniądze z budżetu województwa pozwoliły na zrealizowanie zadań w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach oraz jego oddziale w Rudce, czy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Garwolinie. Przeszło 111 milionów złotych przeznaczono na realizację 62 inwestycji ważnych strategicznie, takich jak budowa publicznego żłobka w Borowiu, czy budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych. To też duże programy wsparcia dla młodzieżowych rad, dla sportu, dla seniorów. 7 800 000 na 39 obiektów sportowych to bardzo ważne zadanie, bardzo ważna inwestycja. Ale też inwestycja w zabytki. Ponad 2 miliony złotych na 19 zabytków. To również duże wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, dla kół gospodyń wiejskich, dla organizacji pozarządowych. W regionie siedleckim gminy skorzystały także z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt oraz zakupiły autobusy, które dowożą dzieci do szkół. To są prawdziwe inwestycje. W wielu miejscach, gdzie jesteśmy, ludzie już to podkreślają, że widać te ogromne zmiany w ostatnich latach, jak to nasze Mazowsze, nasz cały tutaj region siedlecki poszedł bardzo do przodu. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku Sejmik Województwa przeznaczył rekordowe 900 milionów złotych. Rozbudowa drogi, budowa ujęcia wody czy budowa Centrum Integracji Społecznej to kolejne inwestycje zrealizowane w regionie radomskim z budżetu województwa mazowieckiego na łączną kwotę blisko 13 milionów złotych. W tym roku na remonty dróg wojewódzkich na terenie gminy Solec nad Wisłą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 6,5 miliona złotych. W ramach tych środków wyremontowane zostało 4,5 kilometra drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Sadkowice i Boiska. Jest to pierwszy etap tej inwestycji. Inwestycja została podzielona. W latach następnych planowana jest przebudowa, kontynuacja do granicy województwa świętokrzyskiego z bardzo ważnymi przejściami przez miejscowość o gęstej zabudowie, to jest Sadkowice, Pawłowice. Myślę, że każda droga ma bardzo duże znaczenie, bo to jest krwiobieg również rozwoju gospodarczego, również kwestia bezpieczeństwa użytkowników w ruchu drogowym. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował również budowę ujęcia wody w Leszczynach w gminie Lipsko. To jest taki projekt, który był wyczekiwany od wielu, wielu lat. Chodzi o jakość wody i to nowe ujęcie wody rzeczywiście poprawia jakość tej wody i jest to zlokalizowane w takim miejscu, gdzie myślę, że będzie mogło zaopatrywać jeszcze więcej miejscowości niż dotychczas. Ten teren północno-zachodniej części naszej gminy, te problemy z wodą miał od dawna. Ludzie zaopatrywali się ze swoich studni, a ostatnio już dochodziło do tego, że woda, która w tych studniach była, nie nadawała się do picia. Jest tutaj wykonana studnia, zbiornik wyrównawczy, budynek, pompy, które tłoczą do rurociągów tą wodę, z której będą korzystać mieszkańcy. W gminie Policzna dzięki wsparciu Mazowsza powstaje Centrum Integracji Społecznej. Budynek jest odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców, mieszkańców gmin sąsiednich, powiatów sąsiednich. Będzie wprowadzał w nasze życie funkcje kulturalne, rozrywkowe, społeczne. To miejsce będzie nie tylko dla osób starszych, które znajdą tam swoje miejsce, ale jednocześnie znajdą tam miejsce, jak też młodzi, którzy będą mogli aktywnie spędzać czas i będą mieli swoje miejsce spotkań i rozrywki. Tylko w tym roku w regionie radomskim ze wsparciem Sejmiku Województwa zrealizowano 782 różne inwestycje na łączną kwotę ponad 324 milionów złotych. Debaty, dyskusje i konsultacje w gronie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz firm zainteresowanych rozwijaniem zdolności energetycznych na poziomie lokalnym. Tak wyglądało Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych, które odbyło się pod hasłem Zielona energia dla Mazowsza – bezpieczeństwo, transformacja, innowacje. Podczas Mazowieckiego Forum Społeczności Energetycznych dyskutowano o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na Mazowszu przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj gospodarowanie energią, wytwarzanie i konsumpcja energii jest jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych. Energia może być produkowana w gospodarstwach domowych, może być produkowana w firmach, w instytucjach publicznych.
i tam konsumowana, czyli od tej wielkiej energetyki zarządzanej centralnie przechodzimy na zupełnie inny model zdecentralizowanej energetyki, energetyki prosumenckiej. Bezpieczeństwo energetyczne jest, daje nam życie. Bezpieczeństwo energetyczne oddziałuje i na poziomie egzystencjalnym, gospodarczym, technologicznym. Bez energii nie możemy rozwinąć jakiejkolwiek technologii. Na konferencji rozmawiano o tym, jak lokalnie przeprowadzać zmiany w systemie energetycznym. Omówiono również oczekiwania samorządów wobec proponowanych rozwiązań, takich jak klastry energetyczne i społeczności energetyczne. Mamy wystąpienia bardzo ciekawych gości, którzy przedstawiają już istniejące przykłady działających spółdzielni, klastrów energetycznych, opowiadają o technologiach, które można tam zastosować, ale mamy także kilka prelekcji dotyczących właśnie tych instrumentów prawnych, które zostały wdrożone. Takie spotkanie jak dzisiejsze jest bardzo pomocne nam przy wdrażaniu projektów związanych z zieloną energią. Jestem dość mocno zaawansowany w kierunku analizy stworzenia spółdzielni energetycznej w gminie i chcielibyśmy właśnie przy partnerstwie lokalnych przedsiębiorców czy lokalnych instytucji, firm stworzyć właśnie taką spółdzielnię energetyczną. Dane pokazują, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce z każdym kolejnym rokiem wzrasta i to w bardzo szybkim tempie. W czerwcu tego roku wyniosła 40% mocy wszystkich źródeł energii elektrycznej w kraju. 4 grudnia władze województwa podpisały umowę w ramach regionalnego programu unijnego. Dzięki temu około 115 milionów złotych, w tym 85 milionów złotych ze środków unijnych, przeznaczone zostanie na korzystne pożyczki, dzięki którym będzie można finansować budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Znamy laureatów 24. edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kapituła wyłoniła 10 zwycięzców, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna promuje region w kraju i za granicą. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to prestiżowa nagroda przyznawana za propagowanie kultury i dziedzictwa, a także promocję Mazowsza. Wręczamy nagrody osobom lub instytucjom lub zespołom artystycznym, no, którzy wpisują się w rozwój naszego regionu w takich obszarach jak kultura, jak edukacja, jak sztuka, jak aktywności różnego rodzaju, działalność publiczna, społeczna. To są bardzo różne osobowości, bardzo różne zespoły, bo chcemy co roku nagradzać tych, którym chce się chcieć po prostu tak zwyczajnie. Trzeba nagradzać tych, którzy naprawdę swoją postawą pokazują, że warto jest się angażować w różnego rodzaju sprawy. Cieszę się bardzo, że znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli mnie, dostrzegli mój dorobek. Nie tylko to jest moja praca, to jest również praca moich przyjaciół. Nasza praca jest różnorodna. Typowe dla bibliotekarstwa prace jak festiwal literacki, konkursy literackie, spotkania z pisarzami, warsztaty literackie czy wieczory czytania. Parafia stara się prowadzić cały czas szeroką działalność społeczno-edukacyjną, poczynając od nauczania religii. Są spotkania dla studentów, są spotkania dla młodzieży pracującej. Działa przy parafii też Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń, które ubogaca i urozmaica to życie parafialne. Podczas uroczystości wręczony został również medal pamiątkowy Promazowia, który przyznawany jest osobom, które przyczyniły się m.in. do gospodarczego rozwoju regionu. Tworzyliśmy jeden z najnowocześniejszych w świecie systemów płatniczo-rozliczeniowych. Stworzyliśmy od podstaw system informacji gospodarczej, system kształcenia kadr bankowych. Zawsze staraliśmy się i starałem się wspierać samorządność, bo jest ona dla mnie bliska. Ja po prostu czuję się współtwórcą polskiego samorządu gospodarczego. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawana jest już od 24 lat. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. ksiądz Jan Twardowski, Sława Przybylska, Maja Komorowska czy Jerzy Hoffman. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza w grudniu na nową wystawę grupy Not a Number. Grupę Not a Number tworzy małżeństwo Alicja i Adam Panasiewicz. Ich wystawa Światło Ciemń to przedstawienie światła elektrycznego jako środka wyrazu i centrum zainteresowań prezentowanych instalacji. To jest dualizm, czyli to są wszystkie stany pośrednie pomiędzy światłem a mrokiem, a pełną ciemnością, ale też również stany pełnego światła i pełnego mroku.
Ten dualizm ujawnia się w życiu na co dzień. Żyjemy w rytmie właśnie takiego zero-jedynkowego wschodu i zachodu słońca. W związku z tym to na nas oddziałuje bardzo mocno. I wszystkie te elementy instalacyjne, wszystkie przestrzenne elementy, które się tu pojawiają, działają na wyobraźnię i powodują, że światło albo ciemń staje się tym elementem podstawowym przy tego typu instalacjach. Wystawę grupy Not a Number można oglądać do 14 stycznia 2024 roku. Serdecznie zapraszamy. Początek zimy to na pewno dobry moment na odwiedzenie galerii czy muzeów. Życzę więc udanego kontaktu ze sztuką, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.